Zadbaj o swoje stawy. JoinFlex od Royal Farm zapewni pełną ochronę tkanki łącznej, niweluje bóle i zapobiega odwapnianiu kości. Sprawdź na realfarm.eu. No to witam wszystkich bardzo serdecznie. Kolejny odcinek Road to Mr. Olympia i wam powiem, że już jesteśmy praktycznie na finiszu, bo zostało tak naprawdę 25 dni do startu. Jak pewnie z was większość wie, już parę startów się odbyło w tym sezonie mariuszowych. Z sukcesami, no powiem szczerze, no chyba nawet niezłymi, bo dwa srebra zostały przywiezione do Białegostoku i jedno siódme miejsce z zawodów takich, gdzie startowałem z zawodnikami kategorii Open, czyli zsiadamy wszyscy do jebańce same, goście po 120 kg nawet startują w jednej kategorii i grubasy, no wiadomo, no, kategoria 20 osób, zajął siódme miejsce, Michał Mikulewicz, Big Mike też tam startował, był szósty akurat, Mateusz Burdy też startował, był czwarty. No i uważam, że to było chyba jedne z najcięższych zawodów, w jakich brałem do tej pory udział w życiu, bo tak jak mówię, kategoria Open, czyli to się sugeruje to, że startują wszechkategorie, czyli wszyscy zawodnicy, tak jak powiedziałem. No i nie jest tam łatwo cokolwiek ugrać, bo wiadomo, no, jak wygląda zawodnik na przykład 90-kilowy przy 110, aczkolwiek w tym sporcie, wiadomo, no jak jest. Liczą się proporcje, no ale umówmy się, jak ktoś jest dojebany i ma 110, a ktoś jest dojebany i ma 90, no to bardziej większe wrażenie robi ten, który ma 110 kilo. No ale mniejsza o to, siódme miejsce, przetarcie fajne, start między innymi z zawodnikiem pro, obok robię na sobie zdjęcia, stojąc na scenie, trochę może przypałowo, ale Rony Rockel też przypozował ze mną do foty. Fajny człowiek, taki na spontanie, spokojny po prostu. Widać, że już swoje lata na scenie przeżył i tam bez spiny, tak jak my młodzi zawodnicy, no młodzi, no ja młody nie jestem, aczkolwiek chodzi mi o staż startowy tak naprawdę. Pierwsze zawody, nie, pewnie wszyscy wiecie, no ale przypomnę, skoro już jedziemy tym samochodem, później wam powiem, gdzie jedziemy, co będziemy robić dzisiaj itp. i co się u mnie dzieje. Irlandia, drugie miejsce, karta pro została praktycznie koło noska przeciągnięta, bo jednym punktem przegrałem tą kartę. Dzisiaj już bym był Mariusz Tomczuk, IFBB Pro. Moja żona mi mówi, po chuj ci ta karta tak naprawdę. I to jest właśnie dobre pytanie, bo na dobrą sprawę wiele osób pewnie w Polsce, którzy oglądają to, sobie pomyślą, kurwa, gdzie dla niego do pro? Przecież on nie wygląda jak pro, jak ci, no, no, Fear Hit, kurwa, no trochę mam daleko mi do niego. Ale słuchajcie, zdobycie takiej karty powoduje to, że jestem już sobie spokojny, nie muszę o to więcej walczyć, a mogę sobie się spokojnie przygotowywać. Czy to mi zajmie kolejne 2 lata, czy to mi zajmie na przykład 4 lata? Ja jestem, wiecie jaki, że jak uznam dopiero, że nadaje się i mam szansę o coś powalczyć, dopiero wtedy wychodzę. Na pewno nie jestem takim zawodnikiem, tak jak ja widziałem zagraniczni zawodnicy, którzy startowali na przykład ze mną 2 lata temu na Mistrzostwach Europy. Oni tam w późniejszym czasie zostawali zawodnikami pro. Już widzę, on kurwa dzisiaj dostał kartę pro, a już zapisze 8 weeks out, kurwa, tu next competition i już gość będzie wychodził za 8 tygodni w zawodach pro. I oni tam kończyli, wiadomo, no to nie były typowe zawody pro, gdzie startował Phil Heath właśnie, te Mr. Olympia ITP, tylko zawody kwalifikujące do wystąpienia w Mr. Olympia. Tych zawodów jest mnóstwo, tam się zbiera te punkty, które dają nam możliwość kwalifikacji do Mr. Olympii. I co za tym idzie? Oni tam zajmowali jakieś dalekie lokaty, czyli nawet jeszcze nie byli przygotowani do tego, żeby startować z czołowymi zawodnikami, którzy dopiero się ocierają o to, żeby móc startować w tym w ogóle, w tej Olimpii. Także na razie ja swoje miejsce w szeregu znam. Karty póki co jeszcze nie mam, ale powiem szczerze, by się przydała, no wiadomo jak to jest. Być 6. zawodnikiem w Polsce, który ma kartę pro, no to niewielu jest takich, tak? No 6 tylko w Polsce by było. Tam każdy mógłby wtedy wyliczać ten i Tomczuk. No takie moje marzenie. No zobaczymy, jest to Alicante właśnie niebawem, więc tam jest szansa zdobyć kartę pro i tam na szczęście mam taki duży plus, bo są kategorie w końcu wagowe. Te wszystkie, w których teraz startowałem, to wszystkie są kategoriami open, czyli nie waży, czy ma wzrost 1,90 m, czy 2,15 m, czy 1,60 m. Wszyscy i ważysz nie wiadomo ile. Wszyscy startują razem w jednej kategorii, wszyscy razem stoją i każdy robi pozowania, wszechkategoria, nieważne ile ważysz i ile masz wzrostu. A teraz będę startował w kategorii od 90 do 102 kg, to jest kategoria ciężka. Wyższa jest tylko kategoria
powyżej 102 kg to jest kategoria super ciężka. Sorry. No i ogólnie jest 6 kategorii wagowych i zwycięzcy tych 6 kategorii wagowych później stają do jakiegoś jeszcze finału i trzech z tych ludzi, z tych, którzy wygrali swoje kategorie wagowe, otrzyma karty pro. Czyli wygrywając swoją kategorię, mamy już 50% szansy na to, że uda nam się zdobyć tą kartę. Więc myślę, że gra warta świeczki i można coś tam powalczyć. W końcu będę w swojej kategorii, więc ja zamierzam ważyć koło 97,5 kg, więc prawie no tak oscylować w swojej kategorii na pół metku, czyli na pewno nie będę najlżejszy w tej kategorii. No i to jest dla mnie też duży plus, bo na pewno nie będą konie, gdzie kurwa będzie różnica po 15 kg wagi czy 20, bo to już jest dość widoczne. Ktoś jest dobrze docięty i ma większą wagę, no to jednak robi większe wrażenie i to cały czas na sędziach robi właśnie też robotę. No, a co dzisiaj? Słuchajcie, dzisiaj jest dzień poniedziałek, czyli co? Standardowo nie, kurwa, nie dzień klaty i tam nie myślcie sobie, że my dzisiaj będziemy robić klatę. My w poniedziałki, normalni ludzie, robimy nogi. Dzisiaj będą nogi, dzisiaj zobaczycie nogi, chociaż nie wiem, czy uda mi się zrobić przysiady, bo ostatnio mam problem z mięśniami pośladkowymi. Zresztą to nie jest problem, który mam od niedawna, zresztą on się ciągnie za mną już a lot of time. Dużo czasu mam, kurwa, ten problem, bo nie wiem, co się dzieje, chodzę do fizjoterapeuty. Dzisiaj właśnie zadbamy trochę o to, żeby się podreperować przed właśnie tymi nogami. Teraz jedziemy na wlew do Żylny, troszeczkę się zregenerować, bo mam teraz okres, gdzie tych startów, no start mam dopiero za 25 dni, więc teraz wykorzystuję ten okres na to, żeby troszeczkę się podreperować, bo wiadomo, no sport nie należy do najzdrowszych i cierpią na tym nasze organy wewnętrzne na pewno, chociaż ostatnio robiłem badania i praktycznie, no wiadomo, próby wątrobowe trochę były podniesione dwukrotnie, ale to normalne, jak ja czasem nawet obserwuję chłopaków, którzy są czyściochami, naturalami typowymi, wrzucają badania do mnie do kontroli i też widzę, mają podwyższone przez sam trening, przez picie wody na przykład, browary i chujowe jedzenie. Ci, co jedzą czysto, zazwyczaj mają próby delikatnie podniesione przez tylko sam trening siłowy. A u mnie, no wiadomo, no, suplementów leci cała masa, no nawet tych, nawet tabletkowych różnych i nawet nie mówię serio też suplementów, to też obciąża wątrobę i żołądek. Jest tego sporo, a wyniki wyszły nawet takie nie najgorsze, że nawet nie miałem się tak naprawdę czym przejmować i nie musiałem nic robić, żeby gdzieś tam coś zbijać, jakieś estro czy coś tam. Wszystko było w normie, zajebiście się cieszę, bo przy takiej redukcji 20 iluś dniowej, redukcji, która zaczęła się w styczniu, no to jednak troszeczkę człowiek mógł dostać po kości. A jest teraz maj oczywiście, tak? Połowa maja. No ile jedziemy na wlewy, wlew, później Wam opowiem, co to będzie dokładnie, jak zajedziemy na miejsce. Później jedziemy do fizjoterapeuty właśnie, żeby zobaczyć te moje pośladki, wymasował, postawił trochę mnie na nogi jeszcze. No i później co? Zjemy trening nóg i zapierdol i cardio jeszcze trzeba dzisiaj zakręcić. Mam taką zwenę, motywację, że nic mnie nie powstrzyma, jestem tak nakręcony, że dotnę poślady po prostu do wióra i tak powiem i tak będzie, no. Także tyle na razie i za chwilę spotkamy się na wlewku. Teraz, jak widzicie, pora troszeczkę odżyć, dożywić się, a konkretnie tutaj leci teraz glutation, później już wisi przygotowany solkoseryl. Jesteśmy w Instytucie Terapii Witaminowej w Białymstoku. Zazwyczaj tutaj odżywiam swoje ciało, które jest zajechane tymi wszystkimi treningami, dietą i przygotowaniami do startów. Polecam, naprawdę warto co jakiś czas wybrać się. Są różne rodzaje wlewów, nie tylko te, które ja przyjmuję. Są witaminowe, odżywcze, bomby witaminowe. Dla każdego coś się na pewno znajdzie. No także teraz godzinka relaksu, żyłki dostaną troszeczkę odtrucia. Bardziej chodzi o trucie organizmu, regeneracja wątroby, też przede wszystkim przez glutation. No i zniwelowanie stanów zapalnych. No a tutaj spirytus dodatkowo i można się relaksować. No, także tego. Widzicie, troszeczkę witaminek dla lepszej regeneracji. Dlaczego to robię? Bo tak jak pisałem u siebie, no ten sezon startowy trochę jednak wymęczył i bywało już tak, że no po prostu czułem się taki wyjebany, że no nic nie szło już, tak naprawdę nic nie szło. Mi waga codziennie praktycznie spadała, mięśnie nic żrało.
Więc teraz troszeczkę odżyłem, oczywiście nie powiem, że nie podjadłem, bo podjadłem, byłbym hipokrytą, gdybym powiedział, że jestem takim kurwa fitnesserem, że nie dotykam żarcia w ogóle, to wiadomo, że coś tam musiałem dołożyć, bo z samego ryżu to mi naładował się za Chiny, więc tam parę dni takich, no znaczy może nie nawet parę dni, bo tylko niedziela po zawodach, później zrobiliśmy tak, że normalnie czysta micha, na wieczór jakaś pizza i we wtorek po zawodach tych w Łodzi też czysta micha cały dzień, a na wieczór burgerek zwykły poleciał, więc z czystym mięskiem 200 gram wołowiny, więc jeszcze nie tak grzesznie było. No, od tamtej pory już czysto jest i teraz się trzeba przygotować do kolejnych zawodów. Jak mówiłem, teraz docinam na maksa, zwiększyłem nawet ilości cardio, bo chcę naprawdę wyglądać fenomenalnie, zobaczymy na ile to mi się uda. No, a teraz jedziemy do fizjoterapeuty, do Rafała Lewandowskiego. To jest gość, który zajmuje się obróbką mojego ciała, jeżeli chodzi o mięśnie. Rafał to jest jedyny gość, jak już wcześniej wspominałem gdzieś, który bezkarnie może zadawać mi ból, bo każdy inny od razu dostałby kurwa w zęby. On może, ma takiego farta, ale już jadę, już się stresuję od razu, bo wiem co mnie czeka. On tak mnie tam wyściska pewnie, że znowu będzie sranie po gaciach. No ale cóż, ale powiem wam szczerze, to pomaga naprawdę bardzo dobrze i warto czasem sobie się wybrać do jakiegoś takiego specjalisty. Nie na jakieś tam mizianie, kurde, takie zwykłe podstukiwanie, tylko naprawdę konkretny masaż. To bardziej, to ma, nawet nie jest masaż, to jest zabieg u fizjoterapeuty. I on rozbija te mięśnie i tam je masuje. No ale zaraz zobaczycie zresztą, jak to wygląda. Tak jak widzicie, dzisiaj taki dzień beautiful, tak jak większość z was pewnie myśli, ktoś nawet kiedyś u mnie pisał, że wy kulturyści to kurwa tylko jesteście od tego, żeby ładnie wyglądać, kurwa, pachnieć i iść na trening. No tak, no bo wiadomo, no w filmikach przecież my też się nie pucujemy ze wszystkim, co my robimy na co dzień. Nie pokazujemy swojego życia codziennego, aczkolwiek nie powiem, że mamy jakieś tam wielkie stresy przez pracę czy coś. No wiadomo, pracuję teraz sam u siebie, najczęściej w domu, z podopiecznymi. Praca jest przyjemna, fajna, bo robi się to, co się kocha, to, co się lubi, to, co się umie przede wszystkim. No ale też, tak jak wiecie, no też to jest duża odpowiedzialność za ludzi, bo ja jestem taki, że bardzo lubię podchodzić profesjonalnie do swojego tematu i jeżeli ktoś mi składa taki rzetelny raport, no to wszystko staram się przeanalizować i dobrać jakąś opcję, która według mnie jest na przykład dla takiego człowieka najlepsza. Dlatego to uważam, że jestem człowiekiem na odpowiedzialnym stanowisku i żeby nie zrobić komuś krzywdy, chociaż tak naprawdę dietą czystą, dużo tam naprawdę ze zdrowiem nie możemy sknocić, no wiadomo, zdrowie i plus środki na przykład, no to już jest inna zabawa, z tym też trzeba uważać. No i tyle, no i ja lubię swoją pracę, lubię to, co teraz się dzieje w moim życiu. Jest fajnie, miło, przyjemnie, można sobie na więcej pozwolić, tak jak Big Mike to mówił, status życia troszeczkę się poprawił, no to też nie ma co ukrywać. No i przede wszystkim, tak jak mówię, no kocha się to, co się robi, a nie, że wiecie, wstawanie kiedyś, kurwa, pamiętam moja jedna z pierwszych prac, pracowałem w salonie Orange, to był jeszcze salon firmowy, to pamiętam, że jak wychodziłem rano do pracy, to praktycznie kurwa ze łzami w oczach albo pogotowie mogło mnie zabierać co drugi dzień. Taki byłem zestresowany, tak się bałem tej pracy, takiej nie lubiłem. No ale trzeba było zarabiać na rodzinę w wieku tam 20 lat bodajże, jeżeli dobrze pamiętam, gdzie większość pewnie jest teraz z młodych widzów, którzy mnie tam na YouTubie hejtują, kurwa, za jakieś tam coś tam, 17-latków, którzy nigdy pewnie jeszcze pracy nawet nie powąchali. A ja już od mało lata, kurczę, siedzę w tych różnych robotach, coś tam robię, coś działam i zarabiam na swoją rodzinę. Więc to nie jest też tak, że tylko leżeć i pachnieć, ale też bywały tak, że miałem ciężki zapierdol, przecież miałem rozbrat z siłownią kilku letni nawet, bo trenowałem normalnie do roku 2006, później urodziło mi się dziecko i wyszło tak, że już nie było czasu nawet na treningi, zająłem się rodziną, pracą, jak praca od godziny o 8 już trzeba praktycznie było wyjeżdżać z chaty do 20, gdzie nawet nie było co zjeść, no to wiecie, dlatego czasem też podchodzę do moich podopiecznych, którzy mówią, że naprawdę nie mają jak zjeść, z takim też dystansem, bo wiem, że bywa ciężko, tylko że słuchajcie, no można sobie mówić, nie mam jak
i na przykład pójść na łatwiznę i kurwa sobie w pracy zamówić kepsika, bo sobie kurwa jest łatwo go opierdolić, jest smaczny, a można też po prostu wieczorem wrócić ujebany, kurwa zmęczony, wracasz i idziesz w gary, gotujesz i, no, i masz michę zrobioną. Tylko wiadomo, no, nie każdemu się chce po pracy aż tak jeszcze naginać, żeby sobie iść i gotować. No, no niestety, coś za coś. Jeżeli chcemy dobrze wyglądać, chcemy coś z sobą reprezentować, a nie wiecznie być kurwa ulanym grubasem, no to trzeba coś zacząć robić. Ja powiedziałem, że ja nie mógłbym być ulany, ulany do tego stopnia, że nie mówię o okresie masowym, bo wiadomo, że na masie tam czasem wpływa więcej kilogramów tłuszczu itp., tylko żeby prowadzić taki tryb życia takiego przeciętnego Polaka. Moi znajomi na przykład się dziwią i myślą, że ja jestem nienormalny, bo ja jestem na dietach i ja prowadzę jakieś niecodzienne życie. A dla mnie to, co oni zazwyczaj robią, to jest dla mnie kurwa niecodzienne życie, bo odżywianie się typu fast food co drugi dzień, no chociaż teraz już się ta tendencja zmienia na plus, ale dużo jest takich osób, gdzie tam wiecie, no zajeżdża do Biedronki, widzisz zakupy człowieka, on przed wami, tak jak ja na cheata sobie robię, pasztet, kurwa, kaszanka, chleb biały, kurwa, bułki słodkie. Dla mnie to nie jest normalne odżywianie. Stoi gość z takim, kurwa, kałdunem przy tej kasie, nie? No to dla mnie to jest brak szacunku dla swojego ciała. Jak widzę jeszcze takiego, kurwa, grubasa, który na maksa jest otyły, no ja wiem, okej, ktoś powie, manie, głupoty pierdolisz, bo są, kurwa, geny, są choroby i okej. No ile tych może być genów i osób chorych na świecie? Teraz ostatnio widziałem, że Polska to jest jednym z wiodących krajów w Europie, gdzie otyłość u nas zaczyna przewyższać tych normalnych ludzi. Więc, kurwa, to chyba nie jest nagle, że w społeczeństwie się geny pozmieniały i nagle tendencja do tycia wzrosła. Po prostu zaczynamy wpierdalać gówno i to tak się kończy. No i tak jak powiedziałem, ja nie mógłbym tak żyć, nie mógłbym tak funkcjonować, nie mógłbym być grubasem. Dla mnie osoby, które są grube, takie na maksa grube, to znaczy, że nie mają do siebie szacunku, do swojego ciała i robią ze swojego życia gówno. No i ja tego nie popieram po prostu. Nie to, że nie szanuję takich ludzi, ale bo każdego szanuję i mam jakiś tam respekt do takich osób, bo też, tak jak mówię, no są te choroby, różne sytuacje w życiu, ale większość, no nie oszukujmy się, po prostu lubi się dobrze wpierdalać. I tyle. Dobra, jedziemy zaraz do mojego tej fizjo, bo już czas nas goni, a jeszcze zaraz posiłek, kurde! No, więc wiecie, trzeba tutaj wszystko jest dokładnie zaplanowane. Chociaż teraz w okresie redukcji jest tak, że nawet nie muszę pamiętać, kiedy wypada mi posiłek, bo ja też nie jestem takim gościem, który tam, wiecie, co do minuty odlicza swoje posiłki, ale na przykład mój organizm sam się dopomina poprzez jakiś tam głód i on już jest tak zaprogramowany, że mija na przykład te 2,5 godziny i już zaczynam się robić taki głodny, że wiem, a to już pewnie nawet gdybym nie miał zegarka, to bym wiedział, że muszę zjeść. No dieta w tym momencie nawet dość jest fajna, bo jak wiecie, zazwyczaj nawet ja swoim podopiecznym, jak daję owoce na przykład w diecie, to oni pytają, ale jak to kurwa owoce, fruktoza w diecie, cukry, no co ty? Ja dziennie jem 0,5 kg owoców i praktycznie przez całą redukcję, tylko na tydzień przed zawodami wypierdzielam takie smakołyki jak owoce, jak izolaty, białka, serwatki. Ja jem tylko 600 gram mięsa, jeżeli chodzi o podaż białka, to mięsa, białka z mięsa mam tylko 600 gram. Znaczy mięsa 600 gram, czyli nieduża ilość białka, a reszta na przykład z izolatów, z jajek, z białek jajek, czyli nie skupiam się tak jak niektórzy kiedyś, pamiętam, przygotowanie do zawodów, a gość kurwa 1800 gram mięsa wpierdala, czyli 6 posiłków po 200 gram mięsa. No okej, okay, jeżeli lubisz, dasz radę, ja lubię różnorodną kuchnię, ja lubię powymyślać trochę, lubię jeść omlety, u mnie płatki są różnego rodzaju, nie tylko sam ryż, tak zresztą wiecie jak ja funkcjonuję, no. Lubię dobrze zjeść i nawet na redukcji te posiłki nie są jałowe, dlatego jak czasem ktoś tam do mnie pisze, że ta dieta jest kurwa taka sama cały czas, no to ja mam na to swoją regułkę, to po prostu mówię, no to po prostu ty jesteś kurwa mało kreatywny, że nie potrafisz się zająć tym, żeby tą dietę sobie zmienić, tylko wiadomo, no jak odmroziłeś kurczaka 20 minut wcześniej z zamrażarki i go przyprawiasz i kurwa wrzucasz na patelnię, no to będzie kurwa gówno do zjedzenia tak naprawdę. Ja sam takiego czegoś nie zjadł, albo jak niektórzy piszą, że oni gotują mięso bez warzyw, bez przypraw, albo na lekko posolonym. Kurwa, to ja przed zawodami nawet nie jadam tak naprawdę. Dobra, słuchajcie, jesteśmy u Rafała Lewandowskiego. Tak jak mówiłem, jedyny gość, który może zadawać mi bezkarnie ból. Ale tutaj, Rafał, masz kurwa minusa za te słodycze, wiesz, że jestem na redukcji. Specjalnie przyniosłeś. Witam, co dzisiaj robimy? Wymacujemy Mańka?
Wymasuję mańkę całościowo, ale też nie za mocno, no, żeby nie było odczynu. Troszkę podpompujemy jeszcze. Także mieścisz urosły bardzo. Widzicie, on wie, co trzeba zrobić. Zresztą zaraz zobaczycie, jak to wygląda. Na razie są jeszcze śmiechy, chichy, żarty, a za chwilę będzie płacz i ból. No ale dobra, no takie życie. Posiłek przetreningowy bez frajerwerków, tak jak tu mówię. Akurat nie będzie żadnych chlebków, więc nie będzie później głupich kurwa pytań, jak zrobić chlebki. A standardowo to jest indyk w przyprawach plus moje ulubione pomidory. Pomidory malinowe mogę jeść cały czas. Nie kombinuję naprawdę mocno z warzywami, bo cebula, jakieś tam strączkowe warzywa mocno wzdymają. Ja wolę tego unikać, wolę trenować na takim żołądku dość czystym. No i tak jak mówię, zwykły ryż akurat dla odmiany, to znaczy zwykły, jaśminowy. Ja nie wiem, zwykłego, zazwyczaj albo jaśminowy, albo basmati. Też kupuję troszeczkę taki lepszy, nie tam jakiś najtańszy dziad. Jest różnica, na przykład w takim Uncle Bensie, kupić Uncle Bensa, takiego zwykłego z Biedry, to jednak się różni, powiem szczerze, diametralnie. No i co, tak jak mówię, no dzisiaj bez wyszukanych tutaj przepisów, standard, ja tak jem cały czas. No tylko wiadomo, zmieniają się źródło węglowodanów jakoś w innej postaci. Mięso to jest mięso. Po treningu na przykład mogę wam powiedzieć, co jadam, bo tam jest już troszeczkę inaczej. Teraz sobie robię omlety. Akurat dla ci 150 gram płatków jakichkolwiek. Żytnie nie, bo mnie też trochę to zaczęło ostatnio wzdymać. Ładuję teraz jaglane 150 gram albo 150 gram ryżowych. To zalewam gorącą wodą, mieszam z izolatem. Izolaty mamy zajebiste z Real Farmu i smak słony karmel rozjebał mi na łopatki. Naprawdę, mówię wam szczerze, zresztą zobaczcie nawet sobie składy tych izolatów i porównacie sobie ze składem swojego izolatu. W Real Farmie nie macie ani cukru, ani tłuszczu i to mówię szczerze, naprawdę, jakbym ojcu miał polecić jakieś białko, to bym powiedział bierz Real Farmu. Nawet gdybym tam nie pracował, bo naprawdę jest jakościowo zajebiste i ma skład taki, że na pewno wiele białek na rynku można pozazdrościć tego tematu. No i to, do tego jeszcze owoce. 150 gram, 200, 300 w zależności. No rano mniej, po treningu ze 300 gram owoców. Robię z tego sobie omleta, nawet nie dodaję żadnych jajek, białek i tak to się ścina na patelni, na pamię się da to radę zrobić. Dobra, to jest wybaczcie, muszę posilić i zdrzemnąć na 15 minut, bo po 7 zaczynam trening, a jakiś taki czuję się, że spadło ciśnienie, jestem taki senny. A trzeba jeszcze zjeść, a nie lubię jechać na pełnym żołądku, więc wybaczcie, ale dajcie zjeść. Siema. No i dotarliśmy w końcu do siłowni. Dzisiaj nie będzie dużego pierdolenia, będzie tylko trening. Powiem wam szczerze, bo w obecnym okresie skupiam się mocno na treningu siłowym. Nie ćwiczę z nikim, celowo zmieniłem też siłownię na nową, żeby uniknąć, no wiadomo, kontaktu, może nie tyle, że kontaktu z ludźmi, ale bardziej, żeby no, nie rozmawiać, skupić się na treningu, a nie stać pierdolić o głupotach. Trening to ma być teraz najważniejsza rzecz do wykonania, chcę go zrobić, po prostu iść, kończyć, wracać, a nie stać, gadać, tylko po prostu skupić się, typowy fokus, zapierdol, tak jak mówię, trenuję teraz obecnie sam, nie ma żadnego partnera treningowego, robię swoje i tak jak mówię, nie ma pierdolenia naprawdę, dzisiaj też jak zrobimy, tak jak zawsze, te odcinki bez zbędnego gadania, gadanie macie w turbokoksie, tutaj trzeba po prostu pozapierdalać, a że są nogi, no to wiecie, będzie na pewno ciężko. Zobaczymy jak moje przysiady, ale mam nadzieję, że pośladki pozwolą, jak nie, no to coś tam wymyślę sobie okrężnego, żeby te nogi się zapierdolić. Czworogłowe ze 4 ćwiczenia, dwugłowe z 2 ćwiczenia, pośladki na pewno 2 ćwiczenia, bo bardzo duży nacisk na nie kładę teraz, trenuję cały czas. I cardio 45 minut na koniec, ale to już was pewnie nie interesuje i na cardio nie będziecie tutaj ze mną razem uczestniczyć, więc zabieram się kurwa do roboty, do śpierdolenia, bo robota czeka. Faję do góry, lecimy. Thank you.
rano wstanie, kurwa, na chuj mi te kardio. Dobra, raz opuszczę, nie? A są tacy, którzy wstanie, zamknie ryj, siada na rower i napierdala to kardio, nie? Nie smakuje mu już jedzenie? Trudno, no kurwa, ale że? Chce się zjeść cheata? Trudno, nie jesz cheata, tylko napierdalasz, na siłkę lecisz, nie? I trzymasz cały raz michę. No i to właśnie wyróżnia osoby takie zdeterminowane, które odnoszą sukcesy, bo im się po prostu chce. Oni to robią nie dlatego, że jest taka moda, nie dlatego, że tak trzeba, tylko po prostu mają takie ambicje. Czy to są chore ambicje? Wydaje mi się, że nie. Po prostu jest garść ludzi na świecie, która się wyróżnia. No i stąd też są osiągnięcia później sportowe. Dlatego ja zapierdalam. Mogłoby się wydawać, że różowy kolor, typowe pedalstwo, nic z tych rzeczy. Tutaj jest instruktorka siłownia, kurwa, bikini fitness, Viola Tomczuk. Patrzę, jak robi jej takie tam patenty na pośladki z dwugłowym. I powiem wam szczerze, ja też prowadziłem w swoim treningu, zaraz będę to robił. Ćwiczenie jest mega, mega po prostu napalenie dwójki dla kobiet, dla facetów, na dwójkę. Jak ktoś walczy o pośladki, wiadomo, w kulturystyce, my pracujemy nad detalami. U nas pośladek jest bardzo istotny. Żeby dopalić ten tłuszcz na dupie, musimy robić pośladki. Może ktoś powie, kurwa, to pedalskie ćwiczenia. Tak jak mówię, kulturystyka to nie jest normalne ćwiczenie na siłowni. To jest walka o detale. Ma się zgadzać, sędzia patrzy. Ja robię tak, żeby była najlepiej pod kątem sędziowskim. Biorę za to ćwiczenie, ja od niej ściągam. Teraz jadę. Bardzo śmieszne, wypychanie sobie palcami. Pracuję też czworogłowy przy tym, ale palce cały czas są tak, jakby stał na palcach i robił coś takiego. Cały czas się wypychasz z palców. On łydka jest cały czas napięta. Ja często swoim podwieczem daję to ćwiczenie i często nie wiedzą, jak to robić. Także teraz będę odsyłał was do tego filmiku. Można to robić na tym, można robić na zwykłej sublicy, na sublicy takiej poziomej też można to robić, że samymi palcami tylko się zapieramy, palce do góry i wypychamy. Proszę zobaczyć jeszcze raz. No. Tak to wygląda. Palce napięte. Słabo widać, może ciemno trochę, nie? Czworogłowy chodzi, ale tak naprawdę wypycham tylko palcami. Krótki ruch, samo łydę cały czas napięta jest. Kamień. Na ból, kurwa, nie usiedł. Ja kiedyś miałem łydki jak, kurwa, nadgarstki. Zero mięśnia. I właśnie, jak teraz dwa lata po ćwiczeniu napieprzam, to mocno mi pozwoliło rozwinąć swoje łydki. Dużo osób ma problem z łydami. Sugeruję spróbować tego wypychania z palców. Fajną rzecz też robił Michał Karmowski, właśnie to jest coś na wzór tego. On na przykład podczas kardio, jak kręcił, stawał na orbitreku i na orbitreku szedł cały czas na palcach. Coś takiego. Cały czas na palcach i cały czas łyda jest napięta. Nie, że normalnie szedł na orbitreku tak i tam wypychał się, to cały czas na palcach. Też jest dobry patent. Oh,
wykończone. Teraz idę jeszcze 45 kardiologii zakręcić. Tak, żeby widzieliście, nie było. Opierdalałem się, normalny trening typowy. Kolejny dzień w walce o lepszego siebie. O to, żeby wyglądać zajebiście w Alicante. No już 20 parę dni, 24, 25, coś takiego zostało. Więc to praktycznie już 3 tygodnie, ostatnia końcówka, ostatnie szlify. No i tyle, no nie wiem, czy spotkamy jeszcze przed wylotem do Hiszpanii, ale może jeszcze jakoś tam na koniec się złapiemy, operatora ściągniemy specjalnie, bo jest jeszcze jeden temat do nagrania, ale to później. No i tyle, na razie dziękuję, mam nadzieję, że trening się podobał. Wiadomo, trochę maszynologii, nie szaleję teraz, bo przed startami nie potrzebne są mi kontuzje, czy tam jakieś ciężkie siady. Zresztą wiecie, no też nie ma takiego powera, żeby siadać ciężko, plus moje pośladki gdzieś tam gdzieś kurwa uszkodzone, nie wiem, czy z nim dzieje naprawdę. Więc tak jak mówię, szaleję, nogi dojebane, czuję, że będę teraz na miękkich nogach robił cardio, ale tak musi być. Micha, trzymana i tyle, no i trzeba zapierdalać, także trzymajcie się i do następnego odcinka. Siema!